Dzień dobry, cześć i czołem. Boom Headshot polecaną grą w zawał, zabawą. Patryk Rojorejewski. Horrojki, wtoreczek, moi drodzy. Emily wants to play. Mam nadzieję, że Lachon jest pełnoletni. Żeby nie było przynajmniej jakiejś dramy. Moi drodzy, new game. Tak jak zaanonsował to mój wstępniaczek, moje tradycyjne, klasyczne już przywitanie. Wiele osób polecało mi, by ograć tą grę z Urharą w sumie na czele, jakby nie było. Hello! Your pizza's here! Oż ty w życiu, już mi się podoba! Też macie taką instrukcję obsługi dla gości w domu? Spoko, co my tu mamy? Look. Okej. No jest klimacik, dobre. Ale nie, Royson Explore. Musi być. Okej. Światełko. Tu nic nie ma. Tak lepiej. Co my tu mamy? Ktoś ewidentnie się tu wprowadził, czyżby... Interaktywny, krótki film z kategorii rodzinka wprowadziła się do nowego domu, w którym straszy może być mieszkanie. Nie zmienia to faktu, że raczej tego typu konstrukcja jest nam znana. Dobra, no okej. Okay. Na dzień dobry otwarły się te drzwi. Sugerując pierwszy przystanek naszej wycieczki. Blue screen. Jezu. Dobra. Wow. Tak wzrostem to Isamu, co się stało? Jeszcze dochodzisz do siebie po Reach Tour? Okej. Okay. To się może przydać. Jak najbardziej. Jaki mrok! Laleczka Faki! Nie, to laska Mandzia. Laleczka Chucky! To była laleczka Chucky, moi drodzy. Ale to mnie bardziej przeraża niż jakikolwiek inny horror, moi drodzy. To był kurwa horror. To był horror. 9-5, 9-8. To był zawał. Tu nic nie ma ciekawego. Oh yeah. No i gdzie jest mój Lachon? My psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. He doesn't know it's all about Emily. I can't tell him anything about that. But I'll record myself anyway. Stu mówi o depresji? No bo coś z depression? My psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. He doesn't know it's all about Emily. I can't tell him anything about that. But I'll kontakt, skontaktuję go ze Stu. Mam nadzieję, że jest matką. Tak sobie tutaj żarcę z kolegów. Ale coś mi się wydaje, że gra zemści się za nich. What the fuck? For cannot kill you, cannot kill for us. For us. The why? The four cannot kill us? Use four cannot kill us? Pewnie dorobimy do tego jakąś chorą historię, ale... Nie! Dobra. O!
No bim bam bom, kurwa, fajnie. Okej, sztuka współczesna. Tu ona się pojawiła w tym miejscu. Ja pierdziel, jaki mrok, no. A człowiek myślał, że jest weteranem. Chuja. Ever since we moved in, Emily started acting different. She really liked our old house, but we had to move. I guess it really stressed her out. I don't know. Sami sobie wejdźcie. Co mamy tutaj? Aaaa! Ja pierdo! Nie no, continue, dawaj, doskonałe, babciu. Oh, fuck. A, dobra. Tam przeżyłem jakiś okres czasu, rozumiem, tak? Dobra, fajnie. Dobra. Ło. Dobra, tu nie byłem. Kogo dedosujemy? Delivery? Czyli jesteśmy pizza guy. Okej, okay. Pod nieobecność rodziców, których to dzieckiem opiekuje się właśnie wspomniana Emily, która jest opiekunką, chciała zjeść nie tylko pizzę, ale kabanosika. Don't look at her. No dobrze. Doskonałe! Ujejku! Ile razy w życiu moje nerwy dostały po ryju. I know. Kochani, muszę wam polecić zajebisty film. Znaczy od razu wam powiem, że to jest film reżyserii i scenariusza gościa odpowiedzialnego za Osadę. Za Osadę, jak i Szósty Zmysł, kochani, Wizyta. To też jest reżyser... O! Znaków, jak to już? Co jest grane? Straszne. Za szybko! Gdzie jest ten moment konstrukcji oczekiwania, tak? Budowania pozornego tylko spokoju. A tu nie, od razu w pysk! Kochani, Wizyta. Wizyta, zobaczcie sobie. Majstersztyk. To jest film... gościu robi filmy z kategorii, że tam pod koniec filmu wszyscy... Ale jak to?! Chciałem powiedzieć tak do widzów, kurwa! Co za doskonałe, koleku! Dawaj! Pora nakarmić masochizm. Dobra, ja muszę po prostu szybko gdzieś zapierdalać. Przecież nie patrzyłem na nią, patrzyłem... Nie wiem... Na pierdoły z Ikei, no! Dobra, fuck it. Nie ma tu jej, nie ma, spoko. Luzik. Tu wchodzimy. Okej. Okay. Tutaj, tu byliśmy wcześniej. Aha, get the fuck out. Dobra, tu byliśmy, tu nic nie było, mam latarkę, wypierdala, nic mi nie zrobisz. Siemka. Tutaj nie dotarłem. Dobra, nieważne. Wchodzimy. Jest szafa i tu jestem bezpieczny. Do widzenia. I'm safe here, I'm safe here, I'm safe. Nie ma jakiejś takiej gry, gdzie straszysz screamera albo straszysz straszydła? Nie no, była taka gra ekonomiczna, coś tam, Ghost. Już zapomniałem. Coś jak sąsiedzi z piekła rodem, z piekła wzwodem i tylko, że straszysz domowników różnymi tam właśnie systemami, akcjami. O, tu mamy jakieś...
I take care of my friends and I make them pretty. What is this? What? Nie ma, nie liczy się. No! Nie, pierdolę, ostatni raz po prostu. Nie, nie, bo to jest... Chodzimy, eksplorujemy, niby tam unikamy, ale no okej, no taki jednoodcinkowy. Jebacz. Ala trochę FNAF, tylko nie stacjonarny, no, minimalnie mobilny, no okej. O, ale ja nie byłem w tych sekt... A nie, właśnie tutaj byłem. Aczkolwiek? No tak, bo tu jest przejście przecież ten... To można poczytać o różnych rzeczach, ale się podoba. Co to? To jest ona? Siema. No to ja bym nie było, kurwa! Do widzenia, dziękuję serdecznie za uwagę, to był Patryk Rojerewski, Roy Playing Games, Chorojki, kurwa, idę...